Po wyjeździe z Black Hills, gdzie oglądaliśmy Monument Rushmore z głowami prezydentów, zboczyliśmy nieco z drogi, by obejrzeć South Dakota Air and Space Museum. Placówka jest częścią całego systemu Muzeum Amerykańskich Sił Powietrznych, rozlokowanego w różnych stanach USA. Muzeum leży tuż za główną bramą czynnej bazy sił powietrznych Ellsworth. W miesiącach letnich zwiedzający za symboliczną opłatą mogą odbyć autobusową wycieczkę po bazie. Ucieszyliśmy się z tej perspektywy, ale równie szybko nasz entuzjazm został zgaszony. Na wycieczkę kwalifikują się tylko obywatele i stali rezydenci USA. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa. Jednym z punktów wycieczki jest zwiedzanie treningowego stanowiska startowego rakiet międzykontynentalnych typu Minuteman. Pozostało nam obejrzenie ogólnodostępnej ekspozycji na świeżym powietrzu i wystaw zorganizowanych w starym hangarze. Przyjeżdżających turystów witają dwa eksponaty z czasów zimnej wojny. Pierwszym jest bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej Lancer B-1B. Wszedł do służby w 1986 roku. Amerykanie planują wycofać go do roku 2030, zastępując ten samolot nowszą, niewidzialną dla radarów konstrukcją zwaną jako B-2 Spirit. Drugim zimnowojennym eksponatem jest międzykontynentalny pocisk balistyczny Minuteman. Jednak to nie one są najważniejszymi elementami ekspozycji. Pierwszym z nich jest Boeing B-29. Ten superbombowiec czasów II wojny światowej był przełomową dla lotnictwa nie tylko wojskowego konstrukcją. Posiadał całkowicie hermetyczny, aluminiowy kadłub, którego konstrukcja pozwalała latać na wysokościach niedostępnych dla ówczesnych samolotów myśliwskich. Jedynym zagrożeniem dla niego był ogień z ciężkich dział przeciwlotniczych. B-29 znany jest przede wszystkim z dwóch akcji bojowych. Z pokładu tych samolotów zrzucono bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki. Najsłynniejszą akcją tych maszyn było zrzucenie podczas nalotu dywanowego bomb zapalających na Tokio nocą z 9 na 10 marca 1945 roku. Bombardowanie wywołało wtedy ogromne pożary i burzę ogniową, zabijając ponad 80 tysięcy ludzi. Więcej niż jakikolwiek inny atak powietrzny w historii, włączając w to użycie bomb atomowych. SB-52 to jest największy bombowiec. Największą maszyną stojącą na dworze jest inny bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, Boeing B-52. Został oblatany w 1952 roku. Bojowo stosowano go m.in. w wojnie wietnamskiej i pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej. Do dziś, mimo leciwego jak na samolot wojskowy wieku, pozostaje w służbie. W czasach zimnej wojny samoloty te pełniły 24-godzinne atomowe patrole powietrzne. W czasie tych patroli doszło do kilku katastrof, w których stracono kontrolę nad ładunkami nuklearnymi.
do dziś nie odzyskano m.in. bomby wodorowej, która spoczywa gdzieś na bagnach w stanie Georgia. Ekspozycja w hangarze poświęcona jest wydarzeniom z czasów zimnowojennych, konfrontacji między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi.